Cześć, witam wszystkich po raz kolejny. Kolejny listopadowy dzień, kolejne pryskanie z serii z kabiny operatora. Pryszczemy pole po burakach, zabieg typowo doglebowy, przed zejściem oczywiście pszenicy. Pszenica wysiewana jakieś 2 tygodnie temu. Mamy dzisiaj dzień bodajże 13 listopada. No i zwalczamy przede wszystkim miotłę zbożową, bo na tym mi tutaj najbardziej zależy, żeby to zrobić jesienią. Materii jak widać leży sporo. Siano oczywiście zaraz po kombajnie w technologii uproszczonej. Wysiewane w ilości około 180 kg na hektar, 190 bodajże, już nie pamiętam. 400, założone 400 roślin na metrze. I tutaj mam odmianę limagrenowską Jutte. Generalnie na późny siew jak najbardziej zalecana i wskazana. Nie wiem, czy będzie to widać na kamerce, ale pszenica nam już powoli pęcznieje, zaczyna kiełkować, także myślę, że przy tych temperaturach dobry tydzień i powinna być na wierzchu. Buraki tutaj miałem Ses van der Have, odmianę Winiare. Wyszły bardzo fajnie, względem pozostałych odmian nie było jakichś tam dużych różnic, ale tutaj pan kopacz stwierdził, że między 80 a 90 ton. Pole, na którym znajdujemy się, liczy sobie 12 hektarów i tak jak widać, pryzma jest tutaj ułożona przy samej drodze asfaltowej, także na późny zbiór będzie późny zbiór, późny odbiór, więc nie muszę się tutaj specjalnie przejmować. No buraczki, no widać, miejscami gdzieś tam troszeczkę gorzej ogłowione, ale nie mogę raczej na to narzekać specjalnie, tym bardziej, że kopane było tegorocznym nowym nabytkiem, tegoroczną ropą szóstką 6S. Także buraczki zostawiamy na pryzmie i zapraszam do środka na przejażdżkę. Wspólnie opryszczemy pozostałą część pola. Zostało jeszcze jakieś 3-4 hektary, dwa przejazdy bodajże, no i będę więcej opowiadał w środku. Struktura gleby, myślę, że nie ma się do czego przyczepić. Mogłoby być na pewno lepiej, ale o warunki, jeżeli chodzi na środek listopada, to niczego lepszego bym się na pewno na tą chwilę nie spodziewał. Także korzystamy ze sprzyjającej aury i działamy. Zbliżamy się powoli do zakończenia sezonu. Pozostanie nam tak naprawdę tylko przygotowanie pól pod przyszłoroczne zasiewy buraków. No to znaczy rozwiezienie obornika, rozrzucenie soli potasowej i zaoranie tego wszystkiego. No także jeszcze troszeczkę prac nas czeka, ale tutaj każdego dnia staramy się przesuwać jak najwięcej z robotą i robić możliwie dużo, tyle ile się da. Tutaj doszedł mi hektar ziemi. Był tutaj taki, jakby to powiedzieć, skrawek właśnie hektarowy i sąsiad zdecydował się, żeby mi to sprzedać. No problematyczne było to zarówno dla mnie, jak i dla niego. No i jakby to powiedzieć, doszliśmy do porozumienia, czy to do konsensusu. Jest tutaj też, może nie wiem, czy to kamerka odda, ale blisko znajduje się rzeka. No i tutaj na szybko żeśmy wyczyścili możliwie szybko podczas przed siewem buraków rowy i tak dalej, ale nie zmienia to faktu, że troszeczkę teren podmokły i trzeba było na samym początku mocno uważać i na szczęście nie pełnym opryskiwaczem, bo tych śladów byłoby bardzo dużo. Ale tutaj 15 listopada, środek listopada, ale tak jak tutaj przed chwilą mówiłem, te przejazdy nie wyglądają wcale najgorzej. Struktura zachowana na fajnym poziomie,
ale no niestety nie udało się tej struktury zachować na wszystkich polach. Pryskałem jedno pole po kukurydzy siane tydzień temu, czyli około 5 listopada, no to tam już było dużo, dużo gorzej, ale jednak skupiłem się na tym, żeby ten zabieg wykonać w 100% jesienią, a wiosną tylko i wyłącznie poprawiać ewentualne chwasty dwuliścienne. No i przejeżdżamy sobie ostatni raz i będziemy mieli 12 hektarów opryskane. No i jeżeli chodzi o kwestię pszenic po burakach, będę miał tą kwestię załatwioną. Zostało mi jeszcze tylko chyba 2 czy 3 opryskiwacze. Później po tym będziemy pryskać w następnym materiale, postaram się, pszenicę terminowo sianą, bodajże chyba Wenecję. No tam już będzie troszeczkę inna mieszanina, będzie ekspert z dodatkiem sekatora i diflufenikanu, czyli kompletu, jak zwał tak zwał, jak kto woli. A jeżeli pogoda dopisze i wszystko uda się zrobić zgodnie z planem, to będę chciał jeszcze przed spoczynkiem opryskiwacza, czyli po opryskaniu tych chwastów po odchwaszczaniu tych zbóż ozimych, w przyszłym tygodniu zrobić jeszcze dokarmianie tych zbóż ozimych, myślę, że z jakiś siarczan magnezu i do tego jakaś odżywka byłaby wskazana, tym bardziej, że na jesieni nie było nic robione i wszystko zostało opóźnione, to można by było troszeczkę tą pszenicę, która już powychodziła, pięknie się krzewi, dokarmić. Podczas kopania buraków było tyle prac, tak wszystko szybko się działo, że niestety nie udało się nagrać żadnych materiałów. No było pracy naprawdę bardzo, bardzo dużo, no ale jakoś tak zawsze ta kamerka, no niestety, no nie jest mi z nią po drodze. Staram się jak umiem, ale no niestety niekoniecznie wszystko wychodzi tak, jakbyśmy chcieli. Mówiłem wcześniej, że zostaje dużo, leży nam tutaj dużo materii. No tutaj są zwolennicy technologii orkowej i bezorkowej. No ja jeżeli bym mógł, to bym w ogóle orki nie stosował, tylko i wyłącznie orkę zimową, bo akurat tutaj uważam, że bez kompromisów ta orka zimowa powinna być wykonana. No a ta materia jednak tam tutaj prędzej czy później, że tak powiem, sparcieje, spróchnieje i zgnije. Zostało nam 180 litrów w opryskiwaczu, dojeżdżamy do końca pola, także wszystko udało się pomyślnie zrobić. Już teraz bardzo dziękuję Wam po raz kolejny za uwagę, no i do zobaczenia w kolejnym materiale.